co chodzi w tej okładce? No bo tutaj mamy rzekę Kwaj z zaroślami, wszystko stylizowane, ale co właściwie kryje się za tymi zaroślami w tym miejscu? No, moja hipoteza jest taka, że te poszczególne kropki symbolizują Japończyków, a te tutaj Brytyjczyków. I jeśli uważacie Państwo tę hipotezę za bezpodstawną, proszę zwrócić uwagę na słońce, które jest różowym kołem otoczonym przez żółty pierścień, jak jeńcy brytyjscy otoczeni przez Japończyków. No oczywiście ta grafika na okładce może nie oznaczać absolutnie niczego. Niemniej jednak warto jest zawsze wczytać się nawet w tą okładkę, żeby wyciągnąć maksimum treści z książki, maksimum kontekstu. Witam szanowną widownię i zapraszam na kolejny odcinek Czytelniczego Kącika na kanale Pająki. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się książką Most na rzece Kwaj autorstwa Pierre'a Boulle. Jakoś tak. Porozmawiamy o fabule książki, o jej motywie przewodnim, streścimy ją trochę i napijemy się nieco wina. Akcja książki rozgrywa się podczas II wojny światowej i opowiada o pułku żołnierzy brytyjskich w Birmie, którzy poddają się i zostają pojmani przez japońską armię. Trafiają do obozu jenieckiego przy rzece Kwaj i mają za zadanie zbudować most na tej rzece na czas, żeby mógł po tym moście przejechać pociąg armii japońskiej przewożący jakieś ważne bronie czy też amunicje. I dochodzi do konfliktu interesów pomiędzy pułkownikiem japońskim Saito a pułkownikiem brytyjskim Nicholsonem, gdyż Saito chce jak najszybciej zbudować most i trzymać się wytycznych postawionych mu przez armię, zaś Nicholson chce dbać o swoich ludzi i wymaga na japońskich żołnierzach, aby traktowali ich godnie. Lecz stopniowo stawia sobie również za cel zbudowanie tego mostu i zbudowanie go jak najlepiej, w zgodzie z brytyjską sumiennością i etyką pracy i poczuciem honoru. I w końcu dwaj dowódcy dochodzą do pewnego kompromisu, że brytyjscy żołnierze pracują sobie, oczywiście pod nadzorem żołnierzy japońskich, ale nadal posiadają pewną autonomię i rzeczywiście rzetelnie wykonują swoją pracę i powoli doprowadzają do tego, że most powstaje. Ale jednocześnie rząd brytyjski próbuje uwolnić tych jeńców i planuje wydobycie ich siłą. Wszystko to kulminuje się w momencie, kiedy kończą pracę nad mostem i ma przejechać pierwszy pociąg. Wtedy akcja naprawdę przyspiesza i rzeczywiście książkę czyta się bardzo szybko. Wino, którego dzisiaj skosztujemy, jest dość wyjątkowe, bo nie pochodzi z Biedronki, lecz z Lidla i jest z, można by powiedzieć, wyższej półki cenowej, gdyż kosztowało aż 14,99 za butelkę. Pochodzi z Włoch, jest ze szczepu Primitivo, czerwone, wytrawne. Zaraz go skosztujemy. O, nie było cmoknięcia. Powiem szczerze, bardzo smaczne. Nie ma może jakiegoś bardzo wyszukanego bukietu, ale nie jest kwaśne. Czuć jakieś tam owoce, jakieś duperele. Skąd taka odmiana akurat dzisiaj? No myślę, że będę jednak kupować wino w Lidlu od tej pory, gdyż mają dużo szerszą selekcję i nawet na tych niskich półkach cenowych jest jednak więcej win do wyboru niż w Biedronce. No i już przetestowawszy pewną część win biedronkowych, mogę stwierdzić, że ogólnie rzecz biorąc nie są one najwyższej jakości, więc z nadzieją patrzę w przyszłość, kiedy to spróbuję więcej win lidlowych i będę mógł jednoznacznie stwierdzić, czy jakościowo są na tej samej stopie, czy może jednak wina z Lidla okażą się być lepsze za podobną cenę. Na podstawie dzisiejszego, powiedzmy, eksperymentu mogę stwierdzić, że dopłacenie 5 zł równo może nie polepszyło smaku o 50%, ale na pewno jest zauważalna, wyczuwalna poprawa. Więc zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi w przyszłości. Jeszcze łyczek. Swoją drogą, dzisiaj na stoliku Czytelniczego Kącika zawitał jeleni róg. Nie wiem, jak to się wiąże z tematyką książki, ale no, mam taki róg i chciałem go
Chciałem go... Chciałem go w końcu złożyć, żeby nie kurzył się na półce, więc mamy tutaj go upiększającego otoczenie i proszę to docenić, bo proszę zauważyć, jakie mamy production quality teraz z tym wszystkim. Po prostu kanał Pająki to dom jakości. Ale nie przeciągając, wracajmy do mostu na rzece Kwaj. Motyw przewodni. Motywem przewodnim mostu na rzece Kwaj jest, nie żartuję, wyższość białej rasy nad rasą azjatycką. I autor nie omieszka przypomnieć nam o tej wyższości w niemal każdym rozdziale książki, mniej więcej co 5 stron. Także ktoś z armii japońskiej będzie wykonywał jakąś czynność, a potem będzie zastąpiony na przykład przez jeńca brytyjskiego, który zrobi to szybciej, lepiej i efektywniej, mimo że jest przymierającym głodem jeńcem. Tak na przykład armia japońska wzywa inżyniera, który ma zrobić projekt mostu, ale nie radzi sobie z tym. No, rysunki są beznadziejne, dane są źle policzone, więc raz, dwa w pułku brytyjskim znajduje się były inżynier, który robi wszystko lepiej i sprawniej i to właśnie według jego projektu buduje się most. W końcu armia japońska nie daje Brytyjczykom już żadnych wytycznych, bo tak dobrze sobie radzą na własną rękę. Brytyjczycy wydają się być lepiej zorganizowani, rzetelniejsi, silniejsi fizycznie, inteligentniejsi, no i rzeczywiście chętni do pracy. Natomiast Japończycy są przedstawieni jako krnąbrni, zacofani, głupi, bezlitośni, no okrutni, bo znęcają się nad tymi więźniami, tam biją ich bez powodu i tak dalej. I po prostu w bardzo nieprzychylnym świetle jest przedstawiona cała, powiedzmy, rasa azjatycka, no bo używa autor takiej generalizacji, że wszystkie ludy azjatyckie można opisać tymi przymiotnikami. Więc pozostawię tę kwestię bez komentarza już, niech każdy sobie osobiście stwierdzi, czy tak według niego jest, czy nie jest, ale zabawnie jest czytać o tym w książce, gdzie jest ta wyższość białej rasy przedstawiona tak bezceremonialnie i jaskrawie. Więc co właściwie można wyciągnąć z tej książki? No tak jak wspomniałem, jest dosyć zabawna, nawet bardzo. Ma dobrze opisane postacie, dobre dialogi. I akcja rzeczywiście jest wciągająca, szczególnie pod koniec, kiedy nadchodzi ten pociąg i kończą się prace nad mostem na rzece Kwaj. Wtedy naprawdę ciężko się oderwać od lektury. Książka jest krótka, poczytna, można ją raz, dwa odhaczyć z listy, no bo należy do takiego kanonu wielkich dzieł literatury zachodniej. Chociaż szczerze mówiąc nie widzę w niej jakiejś dogłębnej wartości, mimo że powiada o tym, jak nieprzełamany jest duch brytyjskiego żołnierza i powiada o ich kamraderii, honorze i etyce pracy. Ale według mnie żaden z tych tematów nie jest dostatecznie zgłębiony i skomentowany, żeby książka zasłużyła sobie na miejsce wśród największych dzieł literatury światowej. Był też w książce wątek o tym, że japoński pułkownik tak bardzo gardził Brytyjczykami, gdyż złamali oni kod Bushido, poddając się zamiast popełnić rytualne samobójstwo, więc jest też tam taki konflikt ideologii i konflikt tradycji, który jednak kończy się bezwarunkowym zwycięstwem kultury zachodniej. No to chyba tyle, więcej nie jest do opowiedzenia. Będziemy kończyć. To było omówienie mostu na rzece Kwaj. Pierre Boulle. Skorzystam też z okazji, żeby zaprosić do subskrybowania kanału Pająki. Będzie dużo ciekawych treści w przyszłości. Polecam się na przyszłość. Tym samym kończymy odcinek. Dziękuję za oglądanie i do widzenia.